Halo, halo, ludzie hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko na Esuri. Dzisiaj będzie na temat Killhomana, ale nie takiego zupełnie typowego Killhomana, jak już widać nawet po samym tym opakowaniu i tym ciekawym akcencie, elemencie, który go wyróżnia. Będzie o Killhomanie Mahir Bey, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ale będzie o Killhomanie Mahir Bey w wersji Cask Strength. Mamy rok 2020, mamy sierpień 2020 roku, kiedy ta whisky została zabutelkowana bez podanego wieku, tak jak zresztą w przypadku innych Killhomanów w większości sytuacji bywa, ale wpada destylarnia na pomysł, że skoro Killhomana w wersji CS wysyłają na różne degustacje w różne miejsca świata, to dlaczego nie zrobić Killhomana najbardziej sztandarowego, czyli Mahir Bey w wersji CS, ogólnodostępnego dla konsumentów. I taki to pomysł zrodził się w postaci tego właśnie produktu. Te barany, które sobie tutaj po łące łażą w świątecznych kapeluszach świętego Mikołaja, są nieprzypadkowe, ponieważ whisky pojawia się na rynku w listopadzie 2020 roku, tuż przed okresem świątecznym, także wiadomo, że jest to edycja specjalna, która jest właśnie na ten okres świąteczny celowana. Ja sobie go od razu naleję. Jako ciekawostkę powiem też, że jako ciekawostkę mam także normalną wersję Killhomana Mahir Bey, którą kupiłem sobie dawno, dawno temu i stała na półce. Akurat mam to szczęście, że mogę sobie dzisiaj porównać Killhomana Mahir Bey w wersji normalnej i Killhomana Mahir Bey w wersji specjalnej, wzmocnionej, że tak powiem. Sobie położę tutaj kartonik, żeby mi się potem nie pomyliło, który jest który. Nalejemy sobie jednego i drugiego. Kolorze są nie do rozróżnienia. Tak zresztą też powinno być, ponieważ sama destylarnia mówi tutaj o sytuacji, że jest to po prostu kolejny normalny batch Killhomana Mahir Bey, który nie został rozwodniony do 46%, tak jak to normalnie ma miejsce. Także nie wiadomo, ile butelek tej wersji powstało. Wiemy, że jest tutaj taki sam profil rzakowania, czyli w skład tego batcha wchodzą beczki w 80% po bourbonie i w 20% po sherry. Nie mamy filtracji na zimno, nie mamy dodanych barwników, tak jak to standardowo bywa w Killhomanie, i w tym wypadku mamy cask strength, które wychodzi na 58,6% alkoholu, a nie na 46%, tak jak to jest zazwyczaj. Więc mamy tą małą destylarnię założoną w 2005 roku na farmie Rockside, która bardzo mocno się chwali. Nie wiem, czy bardzo mocno, ale chwali się tym. Jest to jednak ciągle też napisane na pudle, że jest to Isla Farm Distillery, czyli destylarnia rolna, destylarnia farmowa. I jest to taki przydomek, który Killhoman złapał z racji tego, że przynajmniej przez pierwsze parę lat istnienia destylarni 100% jęczmienia, który był używany do produkcji tej whisky, to był jęczmień wyhodowany na farmie, na której ta sama destylarnia jest. Brychladi bardzo mocno się chwali często tym, że ich jęczmień pochodzi od farmerów z Islay, którzy są gdzieś tam po Islay rozproszeni. Dzisiaj nawet rano czytałem o najnowszym Port Charlotte z beczek po Sautern, że jęczmień został dostarczony przez farmerów, którzy są w promieniu 10 mil od destylarni. Natomiast tutaj w przypadku tego Killhomana mieliśmy, czy w przypadku może nie tego Killhomana, ale w ogóle w przypadku destylarni przez pierwszych ileś lat mieliśmy sytuację, że jęczmień pochodził z farmy, na której leży destylarnia. Ta sytuacja się zmieniła po kilku latach, ponieważ popularność whisky z Killhomana jednak rosła, ponieważ były to bardzo dobre whisky i ciągle są bardzo dobre whisky, więc niestety destylarnia nie wyrabiała z produkcją jęczmienia, więc muszą się teraz posiłkować jednak jęczmieniem, który jest spoza Islay. Także taka trochę, chcę powiedzieć, klęska urodzaju, ale trochę są ofiarą swojego własnego sukcesu. Tak to nazwijmy. Zbyt dużo o tej whisky powiedzieć nie można, jeżeli chodzi o jej historię. To jest po prostu taki pomysł, że można by wydać na święta edycję specjalną we wzmocnionym procencie. W Wielkiej Brytanii można ją było dostać za 55 funtów.
W Polsce zauważyłem jakieś pojedyncze sztuki jeszcze dostępne w online'owych sklepach za ponad 500 zł, co jest ceną zaporową i trochę niedorzeczną, jeżeli mnie spytacie. Na internecie można na międzynarodowych stronkach, agregatach typu Whisky Base znaleźć tą whisky w granicach 80 euro i to są dużo bardziej realistyczne, wydaje mi się. Pieniądze za taką whisky. Biorąc pod uwagę, że normalny Kilchoman Maher Bay kosztuje 250 zł w Polsce, 45 funtów w Wielkiej Brytanii, więc prawdopodobnie do tego się to będzie przeliczało, czy też na tyle to się będzie przeliczało. Ale to tyle, co można powiedzieć o samej tej whisky bez zaglądania w kieliszek. Także. Na nosie pierwsze, co mnie uderza, to jest marcepan i esencja migdałowa. Pod tym zaczynają się dziać różne ciekawe rzeczy w stylu morskość, w stylu mineralność, w stylu fajny, gęsty, świeży dym, ale też bardzo dużo owoców, tylko są to owoce trochę bardziej idące jednak w parze z tym leżakowaniem w beczkach po bourbonie. Także mamy tutaj winogrona przede wszystkim, bardzo mocny wręcz nawet aspekt kojarzący mi się z sokiem winogronowym. Mamy agrest. Mamy brzoskwinie, mamy jakieś zielone jabłka, gruszki, tego typu żółto-zielony profil owoców. Nie zdziwiłbym się, jakby ktoś tutaj też mógł wyczuć na przykład sok z białych porzeczek albo czegoś w tym stylu. Mamy trochę cytrusowej kwaskowatości, jakiejś takiej fajnej rzeźkości, która kojarzyłaby się albo ze skórkami z utartą cytryną, albo z trawą cytrynową nawet. Ten charakter tego dymu jest dla mnie trochę zastanawiający, ponieważ z jednej strony chcę powiedzieć, że to jest taki dym, który kojarzyłby się z takim świeżym dymem z kominka, takim świeżo palącym się, puchającym drewnem, a z drugiej strony wydaje mi się, że ten Kilchoman jest takim, jeżeli chodzi o tą torfowość, to jest najbliżej takiego czystego torfu z torfowiska, jeżeli chodzi o dymne whisky, z jakim się spotkałem. W sensie najbliżej tej dymności jest do takiego świeżego torfu z torfowiska i to jest trochę dziwne, ponieważ torf sam z siebie nie ma dymnego zapachu, prawda? Ta dymność torfowa, którą kojarzymy z whisky, przede wszystkim z whisky z Islay, bierze się ze spalania tego wysuszonego już wcześniej torfu. Także sam z siebie torf jest taki bardziej ziemisty, taki nie do końca ma w ogóle jakikolwiek zapach, ale podczas chodzenia po szkockich górach przechodzi się często przez rozkopane torfowiska i jest to taki aromat, który gdzieś tutaj takie wspomnienie we mnie budzi. Na nosie gdzieś w oddali dzieją się też takie rzeczy, które mogłyby się kojarzyć z zielonym pieprzem świeżo zmielonym, z jakąś taką słodyczą miodową, co mamy z jednej strony trochę pikanterii, z jednej strony pikantności, z drugiej strony mamy słodycz, a z trzeciej strony mamy też taką, chcę powiedzieć, trochę ciężkość, która kojarzyłaby się z takim popcornem robionym na maśle i jakąś taką oleistą tłustością, która gdzieś tutaj też mi przychodzi na myśl. Ale to chyba tyle, co będzie na samym nosie. Zobaczymy, co będzie na języku, slancie. Na języku, na początek, dostajemy słodycz, momentalnie potem wchodzi dymność i wchodzi pikantność i cierpkość tego dymu, momentalnie potem wchodzą rzeczy w stylu podwędzane, piklowane papryki, czy takie papryki w zalewie octowej, momentalnie potem wraca się znowu słodycz, kojarząca się trochę z rodzynkami, wchodzi trochę cierpkości, która kojarzyłaby się z pieczonym ananasem, dużo solankowości, jak najbardziej, dym, fajny, gęsty, morskość, algi, prażone wodorosty, mineralność, trochę terpentyny. Cały ten aspekt tutaj jak najbardziej się zgadza. Słona, ślinianki pobudzone do produkcji śliny, popcorn na maśle, mocno solony, jak najbardziej się tutaj zgadza. Taki aspekt takiego prostego węglowodanu z tłustością tego masła i solą. Ale kwaskowatość,
która kojarzyłaby się ze skórką z pomarańczy, ze skórką z pomarańczy nawet takiej kandyzowanej, którą można znaleźć w marmoladzie albo w jakichś bakaliach. Słomkowa w kolorze whisky i też trochę ten smak i zapach kojarzą mi się z takim aspektem słomianym właśnie, taką trzcinowością nawet i tego smaku. Trochę właśnie jak cukier trzcinowy, trochę z jednej strony jak taka taka trawa cytrynowa i tego typu aspekty, więc z tym kolorem by się tutaj to wszystko ładnie zgrywało. Po chwili mówienia zaczynają wychodzić zioła, ta dymność się troszeczkę schowała, ciągle lekką sulankowość, lekką owocową słodycz tutaj czuć, ale wychodzą dużo bardziej zioła, wychodzi dużo bardziej kminek, wychodzi jakaś pietruszka, wychodzi trochę tymianku, gałka muszkatołowa, trochę mentolu. Na takim finiszu wychodzi też dużo więcej mineralności, która jest zresztą bardzo fajna. I trochę więcej wychodzi tutaj morskości, ale w takim aspekcie jak owoce morza. Trochę bardziej jak owoce morza w solance. Kojarzyłoby mi się tutaj na przykład mięso z kraba. Kojarzyłby mi się tutaj taki tradycyjny brytyjski smażony plamiak. Nie jako rybny zapach, nie jako taki zapach i aromat owoców morza, tylko jako sam smak, jaki te typy mięsa sobą oferują. Wrócimy jeszcze na chwilę do tego, co tutaj było, bo chciałbym się skupić bardziej na owocach. Niż na tych owocach morza, tylko na prawdziwych owocach, niż na ziołach. Dużo słodyczy mimo wszystko. Na początku, przez pierwsze kilka sekund, dużo słodyczy. Są winogrona, jest ten agrest, o którym wspominałem. Jest kwaskowatość, która z jednej strony kojarzy się z trawą cytrynową, z drugiej strony jak najbardziej może się kojarzyć z zielonymi jabłkami, jak najbardziej może się kojarzyć z tymi skórkami z pomarańczy. Winogrona, agrest. Nie zdziwiłbym się, jakby ktoś powiedział tutaj brzoskwinie. Absolutnie ten okopcony, mineralny, taki zaciągający, wytrawny aromat może być kojarzony z pieczonym ananasem. Trochę taka słodycz owoców, trochę bardziej egzotycznych dla nas, idąca może w kierunku mango. To są rzeczy, które tutaj mamy przy mocy 58,6%. Zobaczymy, co będzie się działo przy Kilchomanie teoretycznie tym samym, ale w wersji jednak zbitej do tych 46% standardowych. Niestety trudno mi jest rozpoznać, jaki to jest batch w porównaniu do tego bacza, gdzie był CS, więc nie jesteśmy w stanie porównać wypustów po sobie następujących, no ale jest to na tyle blisko, na ile mogę porównać te dwie whisky. Ale zobaczymy jeszcze, co będzie za chwilę, bo za chwilę będzie jeszcze też jeden eksperyment. Na razie zobaczymy, co będzie tutaj w kieliszku. Ten aspekt agrestu, winogron, takiej mineralności i tych ziół jest trochę bardziej wyczuwalny, wydaje mi się, na nosie tutaj. Dużo mniej dymności, dużo więcej tych rzeczy w stylu marcepan i w stylu esencja migdałowa. I to tyle. Jest tego po prostu dużo mniej na nosie. Jest mniej takiej gęstości, mniej złożoności, mniej takiego pazura. No ale oczywiście porównujemy tutaj CS-a do 46%. Podejrzewam, że to 46% samo z siebie też będzie całkiem fajne. Oczywiście przy 46% nie możemy już mówić o takim uderzeniu alkoholu i o uderzeniu takiego rozgrzewania. Tego zielonego pieprzu tutaj za bardzo nie ma, a jeżeli jest, to jest jego bardzo, bardzo mały procent. Trochę inny jest balans tej whisky. Jest więcej mineralności, jest więcej tych owoców, ziół, dużo mniej jest tej solankowości, dużo mniej jest tego dymu, dużo mniej jest tej takiej stricte słoności po prostu tego smaku, więc nie zdziwiłbym się, jakby to było faktycznie w taki sposób, że to jest po prostu
że bierze się po prostu normalnego kilchomana i jakiś tam batch i zbija się go do 46% i faktycznie w taki sposób jest, że to nie jest jakiś super specjalny wypust, który jest skupażowany tak, żeby był w CS-ie, tylko jest to po prostu kolejny wypust tego samego przepisu, który jest na Mahir Bay, ale faktycznie nie jest do niego dodana woda, bo aspektów, które się pokrywają, no zresztą można się domyślić, że aspektów, które się pokrywają, będzie tutaj bardzo dużo, ale mineralność jest tutaj dużo wyższa, gęstość tej słodyczy, gęstość tej solankowości, gęstość tego dymu jest dużo mniejsza w tym Mahir Bayu w 46%. Można by w takim razie pomyśleć, co jeżeli wziąć tego kilchomana w CS-ie i zbić go do 46%. Czy to będzie tak, że będziemy mieli potem po prostu normalnego kilchomana Mahir Bay i wyjdzie to samo? No ja taki eksperyment zrobiłem. Poczyniłem, mam tutaj nawet specjalnie, nie wiem na ile to będzie widać, ale mam też nawet kieliszek z kilchomana, więc poczyniłem dużo różnych kalkulacji. Wyliczyłem, jak dobrze zrobić proporcje, ponieważ zazwyczaj jak liczyłem sobie proporcje, to liczyłem sobie proporcje takie bardzo na oko, nie biorąc pod uwagę tego, że alkohol waży mniej niż woda. Także brałem sobie po prostu objętości do porównania, a nie faktycznie masę do porównania. Także tutaj zrobiłem sobie specjalnie przelicznik, dosyć precyzyjny, użyłem wagi baristycznej, której używam do robienia kawy. Także jest co do 1/10 grama wszystko wymierzone w taki sposób, żeby faktycznie tutaj w tym kieliszku było 46% alkoholu. I to sobie stoi od dłuższej chwili i czeka na sprawdzenie. Zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze w takiej trzeciej wariacji na temat kilchomana Mahir Bay. Wydaje mi się, że w porównaniu do takiego normalnego kilchomana Mahir Bay jest na nosie dużo więcej słodyczy. Ten marcepan i ta esencja migdałowa jest dużo bardziej wyczuwalna. Jabłka, brzoskwinie, gruszki, trawa cytrynowa. Wszystko tutaj jest, ale wydaje mi się, że o ile ten normalny kilchoman Mahir Bay szedł w kierunku mineralności dużo bardziej, to tutaj na nosie przynajmniej ten CS zbity do 46% idzie dużo bardziej w kierunku słodyczy. Zobaczymy, jak będzie na języku. No i na języku szczypie i drapie minimalnie bardziej niż normalny kilchoman Mahir Bay, który nie szczypał i nie drapał wcale. W sumie trzecią jeszcze wariację na temat tego samego profilu smakowego, ponieważ tutaj mamy to samo, co było w Mahir Bayu CS, ale mamy tego po prostu troszeczkę mniej. Większe skupienie na słodyczy, większe skupienie na owocach, mineralność ciągle jest, owoce morza ciągle są, ale jest też prawie że taka sama ilość dymności i prawie że taka sama ilość tego solankowego takiego podbicia smaków i soczystości, trochę graniczącego z umami, ale jednak wiadomo, że sól będzie jednak bardziej wydobywała smaki. Także przez chwilę zastanawiałem się, czy nie będzie tak, że ten Mahir Bay CS zbity do 46% będzie faktycznie smakował tak jak ten normalnie w 46% butelkowany. I o ile mają one ze sobą oczywiście bardzo dużo wspólnych mianowników, to wychodzi to jednak troszeczkę bardziej na plus kupienia pełnej butelki kilchomana Mahir Bay w CS-ie i ewentualnie potem w zależności od humoru rozwadniania go do tych 46%, żeby dostać ponadlitrową butelkę takiego normalnego 46% kilchomana Mahir Bay. Wiem, że to jest wszystko zagmatwane, co mówię, ale tutaj dzieje się to wszystko troszeczkę inaczej niż w tym normalnym kilchomanie Mahir Bay. Więcej mineralności tutaj, a tutaj więcej słodyczy, więcej dymu, więcej solanki, więcej przechylenia szali jednak w tym kierunku, trochę bardziej.
No i to wszystko podkręcone, podkręcone do 11, jeżeli chodzi o wersję CS czystą, bez dodawania żadnej wody. To będzie tyle, co mam dla was na dzisiaj. Ja się jeszcze będę tutaj z tymi trzema kieliszkami przez jakieś pół godzinki pewnie zmużdżał. Ale pozdrawiam, mówi do was Knurko Nesur, Hamian Dohas, Gumiela Malife.